bądź teraz podwójnie ostrożna, Em. Tak jest, Matt. Jeśli mam coś do powiedzenia, wolałabym nie kończyć tego uroczego wieczoru z padnięciem w przepaść. Halo? To wy? Co wy tam robicie? Straszycie? Okej. Moje ciuchy, serio? Ten, kto to zrobił, może już zapomnieć o prezencie na gwiazdkę. Słaby numer, ludziska. Totalnie. Chris? Josh? Co u diabła? Dość, dobra? Pośmialiście się już? Mogę już dostać ciuchy z powrotem, czy mam poginać w ręczniku przez cały weekend? Czyli w ręczniku. Jeśli chcieliście mnie wystraszyć, to brawo! Udało się! Trochę dziwne. Hej! Ludziska, dajcie spokój! Kończymy już z tym! Ja naprawdę bardzo nie przepadam za taką ciszą! Witaj, Samantha. Szukasz mnie? Rozglądanie się niewiele ci pomoże, Samantha. Zobaczysz tylko to, co chcę, żebyś zobaczyła. A mam ci sporo do pokazania. Co się dzieje? Otwórz oczy. O Boże! Jest całkiem ładna, nieprawdaż? Co robicie?
Piękna ptaszyna w kąpie. Ciekawe, czy ma jakieś pojęcie o tym, co ją czeka. Myślisz, że to ostatnie szczęśliwe chwile w życiu tego stworzenia? Co pokazujesz? A czemu oglądasz? Josh! Co powiesz na to? Krysty, coś ty zrobił! Dam ci 10 sekund. 9. 8. Nie! 7. Błagam, nie! Sam! Sam! Ekscytujące, prawda? Dobra robota! Całkiem dobrze ci idzie z tą twoją grą. Tak, tyle ciężkiej pracy poszło na badanie źródeł twoich lęków. A ty to zwyczajnie zaprzepaszczasz. Aha. Twój paniczny strach przed porażką obracasz się przeciw tym, na których cierpieniu tak desperacko ci zależało. Czy było warto? O mój Boże, musimy się stąd wynosić! Nie rozumiem! Co się stało? Nas przychodzą? To jakieś szaleństwo! Musimy wezwać pomoc! Halo? To wy? Witaj, Samantha. Szukasz mnie? Powinniśmy poszukać reszty. Mike i Jess poszli się bzykać, cholera wie gdzie. Sam też wzięło. To jest w schronisku. Długo chcesz dyskutować? Chodźmy już! Hej, patrz! Wieża przeciwpożarowa. Matt, co
to? Nie wiem. Matt! Co teraz zrobisz? Co teraz zrobisz? Bardzo cię proszę, weź się w garść. Daj mi pomyśleć, okej? Okej. Zamykam się. Uda nam się kogoś złapać przez radio. Uda się. Powiemy, że potrzebujemy pomocy. Tylko co będziemy robić w tym czasie? Wrócimy do schroniska i zbierzemy wszystkich. O Boże, tylko nie tam. Nie lepiej zostać tutaj, wiesz, na wypadek, gdyby ktoś chciał się z nami skontaktować. Przede wszystkim musimy odpalić to radio. Och, ale daje po oczach. Co ty nie powiesz? Nic nie widzę. Co to jest? To tylko zwykła lampa. Zapewne jest czujnikiem ruchu. Jakiś czas później na górę zawitali poszukiwacze, otworzyli kopalnię. Paliła, klątwa została przebudzona. Dziesiątki mężczyzn utknęło tam, bez jedzenia i światła, w ciemności. Zrodził się potworny głód. Nieludzkie pragnienie doprowadziło ich do szaleństwa. Uczyniło z nich morderców.
Okej, czyli nie ma prądu? To działaj! Świetnie, nie ma prądu. Musi być tu gdzieś jakiś włącznik czy coś. Weź to, może się przydać. Tak jest, pani kapitan. Po tym, co było, ich zniknięcie wydaje się mieć teraz więcej sensu. Proszę, odezwij się, jeśli nas słyszysz. Potrzebujemy pomocy. Odbiór, odbiór! Kurde! Halo? O, dzięki Bogu! Proszę, potrzebujemy pomocy! Halo, czy ktoś próbuje nawiązać łączność? Tu posterunek Straży Parku Narodowego w hrabstwie Blackwood. Sygnał jest bardzo słaby. Proszę mówić wyraźniej i powoli. Odbiór. Proszę, błagam, proszę, pomóżcie nam! Utknęliśmy na górze Blackwood, a w okolicy grasuje psychopata! Jeśli mnie słychać, proszę powtórzyć zgłoszenie. Nie jestem w stanie zrozumieć ani słowa. Potrzebujemy pomocy! Halo? Proszę podać swoje imię. Odbiór. O Boże, dobrze. Tutaj... nazywam się Emily. Halo? Proszę wyraźnie, proszę powtórzyć. Odbiór. Jesteśmy na górze Blackwood przy schronisku narciarskim. W okolicy grasuje morderca i zabił już jednego z naszych znajomych. Boże, błagam, pomóżcie nam, błagam! Czujnik ruchu coś wygrał. Pewnie zasrany jelen. Przyjąłem, proszę pani. Spokój, pozostać na miejscu. Ślemy po was helikoptery, gdy tylko uspokoi się pogoda. Co? Kiedy? Kiedy będziecie? O świcie, najwcześniej. Nie przez świtek. Thank you.
stabilne! Matt! Musisz coś zrobić i to teraz! Na co ty czekasz? Już myślę! Daj mi się skupić! Nie myśl, idioto, tylko zabierz mnie stąd natychmiast! Emily! Jesteś zdenerwowana, musisz się uspokoić. Wszystko będzie dobrze. A, przestań gadać! Rzegam ty! I koniec! Przestań na mnie wrzeszczeć i pozwól mi działać! Okej? Okay? Nie! Ty przestań! Dlaczego musisz kwestionować wszystko, co mówię? Kurwa, już mam tego dosyć! To tylko każesz, księżniczko! No to teraz... Zabierz mnie z tej cholernej wieży, błagam, Matt, zrób coś, tylko szybko, proszę! Uwaga, będę skakał! Matt, Boże! Chwila, myślę, jak się do ciebie dostać. Po prostu mnie stąd wyciągnij, debilu! Górze? Nie wiem, nie widziałem jej. Musiała chyba zejść na dół. Ja też jej nie widziałam. Washington, tu znów sierżant Tate. Obawiam się, że mam złe wieści. Przejrzeliśmy akta i niestety nic nie możemy zrobić. Jest wolnym człowiekiem. Prawo nie daje nam możliwości ograniczenia jego swobody. Wiem, że nie to chciała pani usłyszeć. Proszę do mnie oddzwonić po więcej informacji. Koniec wiadomości. Okej. Okay. Shopie. Ja wiem, jakie to dla ciebie ciężkie. Byliście przyjaciółmi. Nie, ja muszę to powiedzieć, Chris, ja... Dziękuję. Dziękuję, że mnie uratowałaś. Ja znasz. Tak, wiem. Zrobiłbym to jeszcze raz. Wiadomo. Ja wiem,
że byliście... Spójrz na to. Chris, co tu się stało? Ekspertem kryminalistyki nie jestem, ale wygląda narzucono. Czekaj chwilę. Czy też to widziałeś? A czy co widziałem? No to, Chris, to! Jak jest znowu to? To taki prześwitujący kształt, coś jak duch. O rany. Przysięgam! Czemu nie chcesz mi wierzyć? Mówię, że go widziałam, tak? To nic nie znaczy? Przeszliśmy prawdziwe piekło, okej? Okay? Twój mózg jest usmażony. Mój to już w ogóle. Nie ufam nawet temu, co sam widzę. Nie! Mylisz się! Widziałam go i jestem tego pewna, Chris! Dobrze, już dobrze. Może faktycznie coś widziałaś. Spróbujmy zachować spokój. Odbiję nam tutaj, czy co? No to już ostatnie miejsce, w którym może być sam. A może pójdziemy poszukać pozostałych, co? A jeśli sam nas potrzebuje? Jeśli ma kłopoty? O Boże! Chodźmy. Potraciłaś to, nie? No nie. Chyba nie. To znaczy, nie wiem. Jezu, czemu to wszystko zrobiło się takie straszne? Same z siebie zapalają się świece, zatrzaskują się drzwi i jeszcze... To widmo, Ashley, co to było? Chyba doszukujesz się drugiego dna tam, gdzie go nie ma. Nie mów mi, że nie widziałeś tej białej, prześwitującej sylwetki, która nas minęła. No, może mamy zwidy? Nie mam żadnych zwidów. Wiesz, ja też sporo widziałem. Widziałem, co się stało z Joshem. To w tym momencie jakoś bardziej mnie martwi. Och, Chris, wiem, wiem. Wiesz, co mnie martwi najbardziej? Gdzie do cholery wcięło sam? Co się z nią stało? Jeśli grasuje to jakiś psychol, to ona też mogła zginąć. Nie mów tak! Proszę, Chris. Nie ma klamki. Co? Nie widziałeś go? Nie. Bo kapiłeś się na telefon, Farowo. Twitujesz sobie? Hashtag, lata za nami pierdolony duch. Aż uspokój się, okej? Okay? Tu nie ma żadnego ducha. Niby czemu miałby być? Odbija ci przez to, co stało się z Joshem. Nie słuchasz mnie, tam był duch. Widziałam go, wyglądał jak Hanna. Rozumiesz, jak Hanna? Czy może jak Beth? Jezu, Aż, co, myślisz, że śledzą nas od zakończenia seansu? Nie wiem, możliwe. Nie śledzą, rozumiesz? Bo duchy nie istnieją, kapujesz? Okej, okay. To kto z nami rozmawiał podczas seansu, Chris? Nie wiem. Jak to się stało? Jak obraz? Może tak sobie odpaść ze ściany?
O, klucz. O Boże! Tam, patrz tam! Chyba nie powiesz, że tego nie widzisz. To jest... No! To jest... Też to widzisz? Nie wiem, ja tylko... To jest jakieś wariactwo. Chris, to pokazuje nam drogę. I tak dalej. Ta? Patrz, ten klucz. Chyba pasuje. Mówiłam ci, ten duch nam pomaga. Zaraz, chwila. Moment. Co tu się dzieje? Boże, przypomina. Więcej niż przypomina, to my. Chowamy się przed Hana. To zeszły rok. Ale to jest takie dokładne. Siedzę tam, gdzie siedziałam. Mam tak samo. No ktoś to ustawił. Kto też tam był? Albo to coś, co nas obserwowało. Może to jest jakieś ostrzeżenie. Ktoś to tu zostawił, żeby sobie zrobić z nas jaja. Nie, to musi być duch. Chce nam powiedzieć, że to ten psychol zabił Hanę i Ben. Myślę, że to ten skurwiel próbuje nam zrobić wodę z mózgu. Ale po co miałby to tu zostawić, Chris? Chce nam przekazać, że nas wszystkich wykończy. Boże! To dziennik Hany. Że wszyscy będą tu razem, na tym szczycie. Będzie naprawdę cudownie. Kominek, gorące kąpiele i super słodki Mike. Tak się cieszę, że spędzę z nim czas. Nie mogę tego czytać. To takie smutne, Chris. Co to było? Stamtąd. Gdzie się podziało? Hej! Ej, patrz na to! Jest jakby nowsze niż większość rzeczy tutaj. Katalog? Żarówek przemysłowych? Tak zupełnie z dupy. Patrz! Jedna żarówka jest zaznaczona. Kawał porządnej żarówki. Ha! A myślałam, że strasznie już nie będzie. Pożywka dla koszmaru. No! Jezu! Co to było? Hej,
jest jeszcze jeden pokój. I to ogromny. Chris, sama nie wiem, czy chcę iść dalej. Idziemy do diabła. Jesteśmy. To jakieś żarty? Wiedziałeś, że to tu jest? To? Przecież to jest w zasadzie drugi hotel. Nie miałem pojęcia, że tutaj jest. Więcej już chyba tego nie zniosę. Tak, ja też mam już całkiem dość. Wszystko, czego chciałam, ty tylko zapomnij, co się stało w zeszłym roku. Szczerze mówiąc, nie wiem, co Hanna sobie myślała. No, cóż... Wiesz, jak to jest, kiedy na kogoś lecisz i nic nie poradzisz. No, super. Czyli twoim zdaniem postawiliśmy wrażliwą przyjaciółkę w strasznej sytuacji i to właśnie przez nas uciekła i zaginęła. No, ale do tanga trzeba dwojga. Że co? To była gówniana sytuacja, ale... Daj spokój, po co od razu wiała do lasu, rozebrana, zaryczana? To nie do końca była nasza wina. No, jesteś surowa aż. Ona sery była roztrzęsiona. Ja tylko mówię, że może troszeczkę przesadziła, okej? Co jest, kurwa? Jest wszystko w porządku? Nie cierpię tej miejscowej, chodźmy! O nie! Co to? Bransoletka Sam. Ona nigdy jej nie zdejmuje. Musimy ją znaleźć. Migiem. Hej. Jak myślisz? To są fałszywki? Po co ktoś miałby fałszować gazety? To jest bardzo dobre pytanie. Wiesz co? Dość. Aż. Chris, mam już dość. Nie chcę dalej zagłębiać się w ten cholerny koszmar, okej? Ashley, rozumiem cię, okej? Też mam pełne gacie, ale jeśli Sam jest tam na dole, razem z psycholem, mamy sobie pójść? To przecież tak, jakbyśmy ją od razu zabili. Niech cię szlak. Ashley, daj spokój. Czemu ty zawsze masz rację? Przestań, nie zawsze. No, ale kiedy masz rację, to ją masz. Nie chcę jej mieć, chcę stąd iść. Nie, musimy znaleźć Sam. Chodźmy. Chris, to wszystko mi jakoś strasznie śmierdzi. W sensie... Ja po prostu jakoś tak czuję, że te wszystkie fałszywe gazety mają związek z zabójcą Josha. Ale myślisz, że co? Że to jest jakieś ustawione czy coś? Tak, ale jak? No, wszystko niemalże układa się w całość, ale czegoś tu jeszcze brakuje. Thank you.
To my! To jest jakieś pierdolone listy gończe? Jezu. Halo? O mój Boże! O Boże! Że to robisz. Z zeszłego roku, Chris! Myślałam ci, że to jest odrobinę chamskie. Nasz żarcik. A można się kapkę nie swoje pożyć, co? Nie widziałam tego nagrania. Ona jest taka... Taka jaka? Podekscytowana i pełna życia. Nie ma pojęcia. O matko. Wow. Zapomniałem, że tak chętnie brałaś udział. Co? Co wy tu robicie? To jest okropne. Czuję się fatalnie. Chyba dobrze się bawiłaś. To jest najgorsze, co nie? To był tylko głupi kawał. Przecież miało być śmiesznie. Ka. Nie chcę nigdy więcej tego oglądać. Aż, uspokój się, okej? Okay? Trzymam tego, duchy, ten film, jakieś wyrwające naokoło sprzęty. Spokojnie, posłuchaj mnie przez chwilę. Jak mam być spokojna? Zaraz zwariuję ze strachu, Chris. Ktoś po prostu sobie z nami pogrywa. Co? Pomyśl o tym, duchy nie rozstawiają kamer, nie urządzają sobie gierek. Więc kto to wszystko zaplanował? Serio, chcę wiedzieć. Nie wiem, może ten sam skurwiel, który cię związał i zabił Josha. Okej. Ten, który może właśnie teraz dorwał sam. Może i masz rację. Wolałbym nie mieć. O kurde. Patrz na to. Krew? Zobaczmy, czy dam sobie z tym. Mam! Ale kurde, jakie one ciężkie! Bądź ostrożny! Musisz przejść aż! Nie utrzymam ich! No już! Chris! No co? Chyba właśnie widziałam sam! Aż! Jesteś pewna? Nie wiem, ale musimy to sprawdzić! No chodź! A ja jestem pewien, że ślady krwi prowadzą tędy, okej? Okay? Więc chodźmy za nimi, szybko! Dobra, masz rację, idziemy. O, dzięki Bogu. Prawie dałem się śmierć za marne. Chodź. Nie ogarniam. Po co ktoś miał wychodzić to miejsce? Przecież tu jest lodowato. Chyba nikt nie zrozumie logiki psycholaż. Tak, to ciuchy sam. To jest... Chore. To jest po prostu chore. Czyli psychol tutaj był, to już pewne.
Myślisz, że nadal tu jest? Oby nie. Czemu to w ogóle jest tutaj? Pytanie za 100 punktów. Proszę nie! Sam? Martwa. Skąd wiesz? Wciąż oddycha. No to co jest do diabła? Chyba dostała coś na sen. Nie. Niedobrze, niedobrze. Musimy ją stąd szybko zabrać. Odwal się! Odwiew się ode mnie! Nie! Kto by pomyślał? Co? O! Kto by się spodziewa? Zabiję tego twarzowca. Co się dzieje? Wyzo, to ten koleś, który zabił Josha. O Boże, nie! O Boże! Zasrany morderco! Rozejrzyj się, zginiemy, Chris. Nie chcę jeszcze umierać. Przestań, żadne z nas nie umrze. Żałuję, że ci nie powiedziałam. To nie fair! Czego? No powiedz, czego? Już za późno. Chris, to nie ma sensu. Przestań, no powiedz. Zawsze unikaliśmy tego tematu, a teraz, znaczy, wszystko zmarnowaliśmy. Niczego nie zmarnowaliśmy. Nic nie rozumiem. Nie żałuję ani jednej naszej wspólnej sekundy. Każdą swoją chwilę chciałbym spędzić z tobą. O czym ty mówisz, Chris? Wybacz. Powinienem był ci powiedzieć. Boże, Chris. Ashley, obiecuję, jak z tego wyjdziemy? O Boże! Ashley, wyciągnę cię z tego! Nie da ci umrzeć! Witajcie moje czułe obiekty testowe. O kurwa! Nie bój się. Ależ powinnaś się bać, Ash. Bo zasady ci się nie spodobają. Chris dokonał już dziś jednego tragicznego w skutkach wyboru. A teraz musi dokonać kolejnego. Chris... Weź do ręki pistolet i zastrzel Ashley. Albo siebie. Kto z was, która ocaleje, będzie mogło żyć. Wybieraj. Nie bądź głupi, Chris. Czekaj, stop! Nie możesz tego zrobić, to powinna być ja. Ty już mnie dzisiaj raz ocaliłeś. Pozwól, że teraz ja wybiorę, że ja teraz ocalę ciebie. Jeśli mam coś jeszcze w życiu zrobić, niech to będzie to. Chris, proszę. O Boże. Posuwasz się za daleko. Nie widzisz tego? A? Nie czujesz, że starczy już tej chorobliwej masturbacji? A? Kto dał ci prawo, żeby się zabawiać istnieniami tych ludzi? Co niby czyni cię kimś wyjątkowym, a? Źle z tobą! Masz najebane w głowie! Zobacz, co im się stało przez ciebie, a? Co za chore bydle z ciebie! Chore bydle! Chore bydle!
trochę dziwne. Ej! Ludziska, dajcie spokój! Hej? Sam? O Boże! Chris, wybieraj. Halo? Proszę, potrzebujemy pomocy! Kurwa, co jest? Nie!